Dzień dobry. Witam Was jak zwykle bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się zagadnieniem, które jest bliskie nam wszystkim zapewne, a z którym wcale nie jest tak łatwo w komunikacji. Mianowicie zajmiemy się prawdą. Bardzo często pada pytanie, czy powinniśmy mówić prawdę. Dzieciom zwraca się uwagę, mów prawdę, nie kłam. Kłamstwo to coś złego. Czy zatem w komunikacji obowiązują inne zasady niż w życiu codziennym? Czy w komunikacji wolno nam kłamać, jeśli możemy coś dzięki temu zyskać? Nie do końca. Natomiast problem, który bierze się w kontekście zagadnienia prawdy, wynika z czegoś innego, ale o tym za moment. Tak, im częściej będziemy mówić prawdę, im bardziej będziemy o tę prawdę w naszej codziennej komunikacji zabiegać, tym lepiej i dla nas, i dla rozmówców, i dla całego procesu komunikacji. Kłamstwo wiele niszczy, niszczy relacje, niszczy zaufanie. Jest też czymś, co utrudnia życie. Żeby kłamać, trzeba non-stop coś wymyślać i konfabulować. Prawda jest prosta. Prawda nie wymaga od nas wielkiego zaangażowania, a jednocześnie jest korzystna. Natomiast są sytuacje, kiedy ta prawda nie jest niezbędna i nie jest konieczna. To jest wtedy, kiedy mówimy o szczerości. Zauważcie, jak bardzo często dzieci, które jeszcze nie rozumieją pewnych prawideł społecznych, mylą prawdę i szczerość. I idąc przez ulicę, potrafią krzyknąć na cały głos: mamo, mamo, zobacz, ta pani jest gruba. A my jako dorośli zapewne tak byśmy nie powiedzieli. Mało tego, wtedy najczęściej strofujemy nasze dziecko, mówiąc: nie mów tak, to nie wypada. Natomiast dziecko tego nie rozumie, bo przecież ta pani jest gruba. Ono to po prostu tylko nazwało. O co się tutaj zatem obrażać? I to jest właśnie, widzicie, ta subtelna różnica, kiedy prawda nie zawsze musi być wyartykułowana, bo nie niesie ona ze sobą korzyści społecznych. Powiedzenie na cały głos na ulicy, ta pani jest gruba, nie zmienia ani świata, ani tej pani, ani naszego postrzegania w ogóle rzeczywistości. Nic nie ulega zmianie, poza tym, że ludzie mogą na nas spojrzeć i nieco dziwnie stwierdzić, że jakoś nie do końca komentujemy tę rzeczywistość. A zatem nie mylmy szczerości z prawdą, bądźmy prawdziwi, ale zastanawiajmy się też, jakie konsekwencje niesie ze sobą artykułowanie w sposób bezpośredni wszystkiego, co ślina na język przyniesie i każdej jednej myśli, która zakołacze się po głowie. To samo zróbmy na gruncie biznesowym. Możemy mieć kogoś w pracy, kogo nie lubimy albo lubimy mniej. Zastanówmy się, w jaki sposób przekazać mu różne informacje, aby było to korzystne dla nas, dla firmy, dla całego procesu, a niekoniecznie idźmy i prosto z mostu wygarnijmy, co nam leży na wątrobie, bo to po prostu nie zawsze się sprawdza. Mosty lepiej budować niż palić. Dotyczy to nie tylko życia, ale i komunikacji. Dlatego warto się nad tym zastanowić, jak mówi popularne przysłowie, czasem ugryźć się w język, zanim coś powiemy. I tego gryzienia dzisiaj Wam życzę i dobrego rozmyślania nad prawdą. Do zobaczenia w następnym odcinku.